feast day of St. Casimir, as well as the 10th anniversary of our parish's reopening. We, first of all, greet all of our guests today and thank you for joining us, all of our parishioners and friends and benefactors. We not only thank you for your presence, but also for your participation in making all of this possible. And so now, placing ourselves in the Lord's presence as we prepare to celebrate the mystery of Christ's love, let's pause to acknowledge our sins and failings and ask the Lord for pardon and strength. Spovyadam się Bogu, wszechmogącemu, on sembu, i wam, bracia i siostry, że bardzo cieszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbanym. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Cię widzę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Let us pray. Grant, Almighty God, through the yearly observance of Holy Lent, that we may grow in understanding of the riches hidden in Christ, and by worthy conduct, pursue their effects. Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrym świętego Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata. Prosimy Cię, abyśmy przez jego stawiennictwo nauczyli się odrywać serce od radości doczesnej i dążąc do wiecznych. Almighty God, to serve you is to reign. Grant that with the help of St. Casimir's intercession, we may constantly serve you in holiness and justice. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Shall declare before the Lord your God, my father was a wandering Aramean who went down to Egypt with a small household and lived there as an alien. But there he became a nation strong, great, and numerous. When the Egyptians maltreated and oppressed us, imposing hard labor upon us, we cried to the Lord, the God of our fathers, and he heard our cry and saw our affliction, our toil and our oppression. He brought us out of Egypt with his strong hand and outstretched arm, with terrifying power, with signs and wonders. And bringing us into this country, he gave us this land flowing with milk and honey. Therefore, I have now brought you the first fruits of the products of the soil which you, O Lord, have given me. And having set them before the Lord your God, you shall bow down in his presence. This is the word of the Lord. Thank you.
bracia. Cóż mówi Pismo? Słowo jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i sercu Twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo, że Adam, kto wierzy w Niego, nie będzie ma wstrzykony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swego bogactwa wszystkim, którzy go wzywają. Albowiem każdy, kto wezmie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Oto słowo Boże. The devil said to him, "If you are the Son of God, command these stones to become bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live by bread alone." And then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single vision. The devil said to him, "I shall give you all this power and glory, for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All this will be yours if you worship me." Jesus said to him in reply, "It is written, you shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve." And then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you. And also, with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him in reply, "It also says, you shall not put the Lord your God to the test." When the devil had finished every temptation, he departed from him for a while. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Well, dear friends, it is certainly with joy-filled and grateful hearts that we gather in prayer and thanksgiving this morning in recognition of how good God is and what he has done for us. The fact that our parish observes its feast day, the fact that our parish had
a miraculous reopening are but further signs of God's goodness, and we praise him for it. If you look for a secret behind anything, there's not really a secret. But when you're faced with insurmountable tasks, there's basically two reactions. One is to say, oh my goodness, how is it going to happen? Who's going to do it? It'll never get done. But if that was the case, this parish wouldn't be founded, this church wouldn't be here, and we wouldn't be here today. Because the other thing to do is to say, well, all that might be true, but instead of worrying about what we can't do, what can we do? And let's do it. And not everybody does everything, but everybody together doing a different thing makes everything happen. And that's been the secret of the success of our parish's past. It is what has brought us to the present, and we pray that it is what God will bless us with on into a brighter, bigger, and better future. And so the good thing about our parish is that it's a wonderful family where we love being together. Not every parish can say that. You know, we'll have a luncheon in the hall, everybody's welcome afterwards, and it'll be lucky if the door closes at 5 o'clock. Why? Because people don't want to go home, they want to stay. They enjoy it, and they give for it, meaning of themselves, their time, their treasure, their talent. And so we are very blessed. We are very blessed. And we can only hope that God in his goodness will further bless us in the future. Now, we also observe today the feast of our patron saint. Saint Casimir lived to only 26 years old. From the mid-1400s to the late 1400s. He was one of 12 children of the King of Poland. And so naturally, he was born into a life of privilege. But along at that time with privilege came responsibilities, if you will, that whether you liked them or not, they were yours by position. So you had to be trained in military and politics. St. Casimir was a child who grew in holiness and in the spirit. You were supposed to lord it over because you were noble. And he saw the nobility of others and sought to live a life of service, looking after those who, there were no social services at the time. There was no one else's job to take care of the old people, the widows, the orphans, the this and that. They were on their own, unless they had somebody caring for them, which was very rare. But he was the one who did it. He became the son, the brother, the father to those in need. And when you're a person of stature, and that's how you act, guess what happens? It affects the people under you. Because if the prince is acting this way, maybe that's just not something we hear in church on Sunday that's meant for everybody else. It's what we should be doing too. And that's the powerful example of a person like St. Casimir, who not only hears the word of God and reflects on it in prayer, but lives it out in their life, not worrying about the things beyond their control. He wasn't the king afterwards. He was never the king before. But doing what he could do, as he could do, to make things better. Now, I'm not one to comment too much on political situations, but just imagine if people in charge in our world acted a little bit more like that. That before you worry about this and that, you get on your knees and you pray and you ask God what he thinks. Before you assume the ill in another person, you see they're good, because they're just as good as you, but their goodness might still be in disguise. What do I do to help bring it out instead of bury it further? What are not the things I can't do, but the things I can't do?
And when we look at that, it is ultimately a boiling down of the basic, most simple commandment of Jesus, the law of love. If you look in the Old Testament, we see the Ten Commandments given. We see the foundation of what we call our Judeo-Christian heritage. And yet, when you look at the New Testament, Jesus gives things little tweaks, little twists, but never changes that and only adds one thing to it. One definitive, different teaching. When he said, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." That's supposed to be the dividing principle that makes us Christian, makes us different from everyone else. How do we live out the law of love? In our patron, St. Casimir, we have a beautiful example of that. Someone who strengthened devotion to the Eucharist, devotion to the Blessed Mother, devotion to prayer. He realized you can't do what God asks you to do without God in your life. You need the presence of the Lord to unlock that potential. But God gives us that recipe for success and then expects us to succeed. But what is success in life? Why, in a political way, people could look at the life of St. Casimir and say he was a talent unfulfilled, never lived up to expectations, never got to be king, never did famous things, never did things of worldly acclaim. Yet he's a saint today, and no one remembers everybody else around his time. Why? Because they lived the regular life of regular people, and he lived the extraordinary life of the law of love. That's what we're called to do. Bloom where we're planted. Don't think of the impossible. See what needs to be done and contribute what we can. That is the recipe for true success. And when you follow the law of love, there's a remarkable thing that happens. Notice Jesus said, you know, you can reap 30, 60, and 100-fold in this life, and then eternal life in the next. When you live that way, it doesn't just pad your seat in heaven. It makes things better now, in the here and now, for ourselves and for others. It's a true and good recipe for success. We pray at Thanksgiving today, and we pray that our patron, St. Casimir, will watch over us always, but in particular, will guide us in faithful discipleship to Jesus. Moi drodzy, dopiero co rozpoczęliśmy Wielki Post w 2022 roku i po raz kolejny już słyszeliśmy wezwanie na zrozajcie czy wierzcie w Ewangelii lub prochem jesteś i proch się obroci. Papież Franciszek w orędzie na tegoroczny Wielki Post zaprasza nas słowami świętego Pawła. Czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. To ważne wezwanie do podjęcia pracy nad sobą w celu zmiany swojego życia na lepsze. Ta odnowa osobista i wspólnotowa ma nas doprowadzić do paski Jezusa. Czy jest każdym z nas taka ochota, takie pragnienie? Dziś w naszym prawie stawia nam przed oczy postać świętego Kazimierza, który może nam pomóc w tej wielkopostnej drodze odnowy i naprawy naszego życia. Kim był święty Kazimierz? I co takiego zrobił, że Kościół uznał go święty i proponuje nam go naśladować? Czym konkretnie możemy go naśladować? Ksiądz Jan Długosz napisał o nim. Był młodzieńcem szlachetnym, rzadki zdolności i godnego pamięci rozumu. Święty Kazimierz Jagiellończyk urodził się w 1458 roku, mając zaledwie tylko 26 lat.
zmarł w Gruźlicy w 1484 roku. Był to człowiek niezwykły, wątłego zdrowia, ale wielkiej siły duchowej. Całe jego życie to życie człowieka za to po niego w Bogu. Oczywiście ta jego miłość do Boga przekładała się na konkretne czyny. Święty Kazimierz był opiekunem wdów, sierot i uciśnionych. Był ich dobroczyńcą, ale przede wszystkim był dla nich ojcem i bratem. Cały oddany bliźni. Bardzo przestrzegał sprawiedliwości. Był człowiekiem roztropnym, odważnym, stałym. Brał udział w życiu politycznym, ale prosząc swego ojca, aby był sprawiedliwy, nie szukał zaszczytów ani władzy, chociaż miał takie możliwości. Służbę ubogim i potrzebującym poczytywał sobie na najwyższą władzę i zaszczyt. Jego siła objawiała się w cichości i pokorze, a bezkompromisowość, determinacja służby bliźnemu. Jak się inaczej wyglądałby dzisiaj świat, gdyby ludzie sprawujący władzę pamiętali, że trzeba zachowywać Boże przykazanie, że na niej podejmie się ważną decyzję, najpierw trzeba Pana Boga poprosić o radę. Gdyby tylko ci ludzie nie zapominali, że w każdym człowieku jest dobro, tylko trzeba pomóc jej wyzwolić, a wszystko nie na swoją chwałę czynić, ale na chwałę Bożą, bo wtedy i ludzka chwała przyjdzie. Dzisiaj dotyka nas jeszcze przykry czas formy i teraz inne komplikacje wojny. Dopiero teraz zauważamy, że bardzo potrzebni są ludzie, którzy chcą służyć innym, jak bardzo potrzebni są lekarze, pielęgniarki, członkowie rodzin, którzy opiekują się swoimi bliskimi. Święty Kazimierz daje tu przykład, tak trzeba żyć, żeby łatwiej było ludziom znosić choroby, cierpienie i wszelkie niedogodności życiowe, a jednocześnie, żeby życie człowieka miało sens. Dobroć, serce, miłość mogą wyzwolić wiele energii i piękna. Dzięki takim ludziom życie wielu osób stają się jasniejsze, lepsze, piękniejsze. Boże zachęca nas do szukania prawdziwej mądrości, do tego, abyśmy nie zapomnieli z ostatecznej wiecie naszego życia, o nagrodzie, do jakie wzywa nas Bóg i wreszcie dotrwanie w miłości Jezusa. Zachowujcie przykazanie, tak jak ja zachowałem przykazanie Ojca mego. Nie ma większej miłości, tak podać życie. To wam przykazuję, abyście wzajemnie miłowali. Kiedy jesteśmy na Eucharystii, to wziąc uświadamiamy sobie, że największym pragnieniem Jezusa jest to, abyśmy się wzajemnie miłowali. Po tym ludzie poznają. Zreszcie uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Święty Kazimierz, patron naszego parafii, pokazuje nam tak to zrobić. Bierzmy więc z niego przykład i naśladajmy go. Amen. Father Almighty, maker of heaven and earth,
ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Mindful that we rely upon God's divine assistance, we with confidence now place our needs and petitions before the Lord. That through the witness and ministry of the Church, all peoples will come to know that Jesus Christ is Lord. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sufferings of the people of Ukraine will end and they will know peace and freedom from Russia. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That governments may foster justice by acknowledging God as supreme over every human law and activity, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For those who are sick, that God's love and our care may bring them healing and strength, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. The Visual High Mass Fire. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, więzionych, aby ich cierpienia przyczyniały się do uświęcenia całego ludu Bożego. Ciebie prosimy. Visual High Mass Fire. Prosimy, aby nasza pokuta i modlitwa otworzyła doktorowy i małowy klinik wieczerski i naszym zmarłym drogę do pełni życia z Bogiem. Ciebie prosimy. The Visual High Mass Fire. Prosimy Pana, aby nam, tu zebrani, dał przebaczenie owocne i owocne przeżycie Wielkiego Postu, pogłębieniu wiary i doprowadził nas do odnowionych radości zmartwychwstania. Ciebie prosimy. The Visual High Mass Fire. And on this happy and festive day, we pray in thanksgiving to God for the reopening of our parish. Through the intercession of St. Casimir, we ask for peace, good health, and happiness for all of our parishioners, supporters, and friends. And we ask God's continued blessing for more and better in the future. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby lud Twój całym sercem nawrócił się do Ciebie z Twojego miłosierdzia, otrzymał wszystko, co Cię prosi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Thank you.
abyśmy należytym uspodobieniem złożył Tobie tę ofiarę, którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We have lifted up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. By abstaining 40 long days from earthly food, he consecrated through his fast the pattern of our Lenten observance, and by overturning all the snares of the ancient serpent, taught us to cast off the leaven of malice, so that celebrating worthily the Paschal mystery, we might pass over at last to the eternal Paschal feast. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Jak również cudownie jego zmartwychwstanie i w niebostąpienie.
oraz czekając na powtórny Jego czyście, składamy Ci wśród dziękczynnych płodów tę żywą i świętą ofiarę. Wierzy prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posłynęli ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jednym duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostołami i mięczennikami, ze świętym Kazimierzem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła nas cały świat pokoju i zbawienia. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Edwarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo, cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdzie swoje, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobra. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą, na pełnego pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz, królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Modemishem. Oselerin chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość. Prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąc Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Please be seated for just a minute. In the course of our procession and distributing Holy Communion, I noticed a lot of people here who were here 10 years ago when our parish reopened. I'd like everybody who was here 10 years ago for the opening mass to please stand. Look at that, huh? Kudos to all of you. But of no less importance is everyone else here too. Our church never looks better than when you're here in it. So let us now stand and ask for the Lord's blessing. And after Mass, everyone's invited to the social hall for our festive lunch. You're all dispensed from your Lenten observance. It's Sunday anyhow, but you get it for me. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. May bountiful blessings, O Lord, we pray, come down upon your people, that hope may grow in tribulation, virtue be strengthened in temptation, and eternal redemption be assured through Christ our Lord. Amen. Amen. And may Almighty God bless you, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God.